Witam serdecznie, szanowni widzowie, nie kto inny, Lemi Hardcore, Deportivo FIFA 16, nasza kariera frajera, moi kochani, rozpoczynamy nasz kolejny sezon jako menago, coach jednocześnie, scout nawet bym powiedział, <grafię> Moje mili, rozpoczynamy nasz drugi sezon jako menedżer zespołu Deportivo, oczywiście Liga Hiszpańska, przypomnimy sobie szybciutko, jak wyglądała nasza kariera? Za każdym razem zapominam, który to już nasz sezon jest, ale jedźmy od początku, więc policzmy sobie: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sezonów w Northampton, 11 w Deportivo i to jest nas, nasz, przepraszam, nas, 12 sezon w tej karierze. Nie bodajże 15 sezonów jest, pamiętam, że w poprzedniej FIFA tak było, więc być może i tutaj również jest 15. Okej. Okay. Jako że początek mamy sezonu, więc mamy okno transferowe otwarte na transfery, moi mili, mamy no, aż 57 milionów przeznaczonych przy 275 tysiącach na pensję. Oczywiście możemy tym tutaj suwakiem y, sobie zmieniać. Możemy kogoś kupić za 60 milionów i tym podobne, i tak dalej. I tak dalej, moi mili. Y, więc, okej, okay, zatwierdźmy sobie ten tutaj biznesik. Ja mam do picia. No, dzisiaj wody akurat nie mam. Dzisiaj moim sponsorem jest Monster, więc. Panie, Monster, Energy Drink, dawaj mi tutaj. Poweru, myślenia dużo, <noise> dopiero co wstałem, słuchajcie kochani, mówię z godzina w pół do szóstej, a z godziny temu wstałem, oczywiście wieczorem, znaczy popołudnie, czy znaczy, nie wiem, zależy jak patrzeć, w zimę to będzie wieczór, w latem to jeszcze jest południe, po popołudnie w sumie, dobrze, tu jakieś kontuzje, pierdoły, zaraz się tym zajmiemy. A my szukamy zawodników, tak? Szukamy zawodników właśnie. Miałem troszeczkę od Was komentarzy właśnie. Muszę teraz to spojrzeć sobie. Ehm, więc przypomnijmy sobie właśnie, jak to wyglądało. Ja tutaj muszę sobie tu wyciszyć. O, żeby mi tutaj nic nie grało. Tu sobie przejdziemy na tą stronę. Więc kochani, dzięki serdecznie za oczywiście ostatnie 1380 wyświetleń, a 131 łapek w górę. Super, super seria się podoba. Oczywiście jak zawsze, cztery w dół, ale to nie robi nic nam. jeszcze jakieś komentarze mam do zatwierdzenia, więc zatwierdźmy te komentarze i cofnijmy się jeszcze raz tutaj do tego filmiku. trochę beznadziejnie z tymi komentarzami, powiem Wam szczerze. Ja nie wiem, dlaczego to nie jest tak zrobione, że ja mogę sobie wejść po prostu, nie odpalając filmiku gdzieś, wejść, przeczytać wszystkie komentarze do tego jednego filmiku. Nie wiem, jakoś się ja nigdy tego ja nie wiem, jakoś potrafię zrobić. Znaczy, nigdy nie kombinowałem tak bardzo, więc zawsze muszę filmik sobie odpalić, bo potem wtedy widzę wszystkie komentarze i tak dalej, i tak dalej. Jedźmy sobie od najnowszych. E, tak a propos jeszcze tych łapek, ja to uwagi za bardzo nie zwracam, ale to taka zabawa jest. E, zawsze się pojawia szybko jedna łapa w dół, zaraz po momencie, kiedy wrzucę filmik, więc jakiś beton od razu to dislajkuje, ale to nieważne, tak daje znać jakby co, e, więc e, Formacja. Chris WSP. Formacją się zajmiemy za chwilę. E, więc tak, my mieliśmy poszukać w ogóle, właśnie gdzieś tutaj pisaliście mi, że ten, ten cały zawodnik to jest ten, ten cały Messi, ten Uribari, tak? Właśnie Uribari. Mieliśmy szukać tego Uribari. Więc my go sobie kupmy. Kurde, Uribari to miało być. Uribari. U, dobrze ja napisałem? Czy 2R tam było, chyba 2R było. Eee. No właśnie, który to teraz był? Pamiętacie? Jezu, Diego. Diego to będzie? Nie. Nie Diego. Cholera. Ulibari. O, o, matko jedyna. Zapomniałem, który to był. Tutaj yy, To nie będzie ten Maximiliano? Walencja, tak to by ten był, nie? Dobrze mówię. Tak jest. PS. Lewa gira. Lilliput. Tylko centymetr niższy ode mnie. <laughs> Co tam są za niego ile? Raz, dwa, trzy, raz... Co aż tyle są za niego? Sam za niego. Dałaś mi go tu. Zaproponuj kupno. Może inaczej. Zapytajmy się o tego zawodnika. A nie, ja go się o niego pytałem, chyba. Dobra. Zaproponujmy kupno. Damy za niego. 20 wyłożymy na początek. Teraz jeszcze będziemy szukać Ronaldo, yy, Kazaliśmy jeszcze sprawdzić Ronaldo, więc będziemy sprawdzać yy, Ronaldo, więc tutaj byśmy musieli się zająć jednak yy, ustawę jako domyślna. Yy, to musiała być liga angielska, oczywiście, więc yy, spokojnie sobie poszukajmy tego Ronaldo. W Lidze angielskiej powinien skończyć. Portugalczyk, więc... A nie, to jest kraj, to nie tutaj, tam jest narodowość. Ojej, zjerałem, dobra. Zjerałem nie tutaj. Szukałem. Narod... Ojej. Narodowość Portugal. Gdzie ty jesteś? Portugalia, ok. Teraz tak. Wiek gdzieś do dwudziestu zróbmy sześciu. No nie, zróbmy dowolny. No nie, no nie bardzo on by był. Sto siedemdziesiąt trzy wzrostu. No nie bardzo, nie? Kurde, nie, nie pasuje mi to w ogóle. Hmm. Zróbmy inaczej. Będziemy szukać z każdej ligi. Może coś się wydarzyło, o czym ja nie wiem. Może coś się wydarzyło, o czym w ogóle pojęcia nie mamy. Powinniśmy, wydaje mi się, mieć wszystkie informacje o nim. Muszę jedną, jedną rzecz sprawdzić. Eee, muszę coś sprawdzić. No właśnie. Ten raczej nie, bo to w sumie trzeba by szukać Elesa, tak? Dobrze mówię, nie? Czy coś źle myślę? Cholera, nie mam w stanie się zapytać tego, ale przeszukajmy jeszcze. Tu jest jakiś, co ma 17 lat. Kurde, nie wiem. Ten wygląda. Ciężko powiedzieć, no ma dobre staty, ale. Ciężko powiedzieć. Co on tutaj ma? Przyspieszenie wysokie. Nie wiem, to może i on jest, cholera wie. Nie wiem, nie znam się na tym. Powiem wam szczerze, że jestem trochę zielony w tych rzeczach. Ale wygląda ten zawodnik dość obiecująco. Więc ja może zaproponuję mu podpisanie kontraktu. Jest bez klubu niby. A nieważne, czy to jest on, czy nie on. Wygląda dosyć obiecująco. Więc ja może mu tutaj... Rzucę z 12 koła la 4 jako przyszły zawodnik pierwszego składu. Złóżmy ofertę. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia w ogóle jak to jest tutaj zrobione, ale ten zawodnik wygląda naprawdę bardzo obiecująco, no bo nie widzę żadnych innych zawodników. No chyba że któryś z tych tutaj, których w ogóle nie mam żadnej informacji na jego temat. Ale kompletnie żaden tutaj nie gra. A tu jest tylko w Sheffield jakiś zawodnik. Ale 169. Właśnie cholera ten też jest za mały kurde na. No. Nie jest 108. Ale noga lewa no właśnie. Nie wiem kurna to nie ona, ale nieważne ważne zawodnika to sobie. Nie będę tutaj się jakoś wysilał specjalnie żeby szukać sobie o Ronaldo, nie wiem, jakoś nie, nie, nie będę tutaj kombinował, i tak dalej. Yy, wiecie co? To jest to. Teraz tak, jeszcze chciałem coś sprawdzić. Chciałem sprawdzić sobie transfery, szukać zawodników i chciałem zobaczyć Real. Chciałem zobaczyć Real, a mnie za... to jeszcze źle wcisnąłem. Ja wam powiem, dlaczego Real. Bo tam jeden mecz graliśmy i prawdopodobnie milioni zawodnika na bramce. Takiego spola zawodnika. Więc dlatego chcę to sprawdzić, czy faktycznie realnie ma czasem takiego bramkarza o takim nazwisku. Chcę to właśnie sprawdzić sobie, jakie oni zawodników mają. Bramkarzy, sprawdźmy. No właśnie, mają tylko jednego. Ty, oni mają tylko jednego bramkarza? O kurna, to się nie dziwię, że tam spola zawodnik grał. No to wychodzi. No to wychodzi. Tak, zgadza się. Ten zawodnik grał na bramce. Frajerzy. Frajerzy, pompki, frajerzy. Dobra, okej. Okay. Tego pierwszego zawodnika powiemy najpierw skołować. My idziemy kawałek dalej. Aha, jeszcze trening właśnie. Trening, trening, trening. Ale spokojnie, zanim przechodzimy jakiś trening najpierw zobaczymy co się tu wydarzy, bo może jakieś zawnika już będziemy mieli. Mm, o, FIFA World Cup. No właśnie Właśnie mamy. Angel report raport, nieważne, moje zapytanie. Jestem mm, zainteresowani. Nie są zainteresowani, żeby dołączyć do mojego klubu, ale zara będziemy kombinować. Spokojnie, poczekajcie. Mecz reprezentacji. Same zwycięzcy mają 4-0, 2-1, 3-0 z Chinami. Ja cię kręcę. Ja cię kręcę i z nami 3-1 do wygrali. Kurma w tym World Cup będzie ciężko. Cholera, Angola tacy mocni. Oferta nie do przyjęcia. Skłony zaoferować 38,5 miliona do oferty transferowej. Mamy cash, będziemy kombinować 38,5, a my rzućmy 30. Rzućmy 30. Ten zawodnik naprawdę może u nas karierę zrobić. Grube pieniądze nam rzucają, ale rzucamy 30. Spokojnie. Dobra, przeprowadzajmy te treningi. Dodajmy jakiś zawodników, Martinez. Martinez. Czy warto go trenować? Tego Martineza jeszcze, zobaczmy, kogo my tutaj mamy takiego ciekawego, żebyśmy mogli potrenować. Ym... Minga skontuzjowany tu 72, tu 76 Ramirez, którego jeszcze byśmy mogli potrenować. Trochę mógłby całkiem niezubić. Defensywny pomocnik. Tu jakiś obrońca. Na no, kurę zawodników mamy, które byśmy mogli trochę potrenować. Pamiętajmy też o bramkarzu jakimś, na przyszły sezon może trzeba będzie. A dawaj tego Martineza tam, dawaj go tu tam. Ten Martinez trenuje. Damy go na, na dwa sloty na razie. Mijanie przeciwnika, OK. Teraz dajmy kogoś skrzydłowych, Ludwik może nie. Tutaj SPD, z niego coś może jeszcze zrobimy. Dobra, niech coś tutaj chłopak potrynuje. E, dajmy mu. Grawdziada, dobra. I jeszcze mamy jeden slot. Lewy obrońca, 25. Z niego to już dużo może nie być. Kamara, z niego już nic nie będzie. 22 lata. Dobra, dajmy jeszcze tego Martineza. Niech sobie jeszcze potrenuje coś. Tylko tak, to ma, to ma. Może strzelanie. Trening snajperski, to już też ma. Stwarzanie szans, to też ma. Staje fragmenty. Może tutaj kurde rzuty karne by potrenował, albo to. Nie wiem. Cholera wie. Symulujemy. Co tutaj mamy ciekawego, gówno wielkie, okej, okay, niech sobie trunią chłopaki, wejdziemy kawałek dalej. Zaproszenie na turniej przesezonowy, to jest oczywiście standard i jak najbardziej przyjmujemy zaproszenie. I teraz tak, mamy trofeum mistrzów pół gwiazdki, kurde spadliśmy trochę, bo już graliśmy po 4,5 gwiazdki bodajże, turniej jest Northampton, tu mamy kolejny za troszeczkę większe pieniążki i tu za największe, oczywiście te różnice są bardzo niewielkie, więc myślę, że możemy spróbować zagrać w tym za najmniejszą kasę w Meksyku i oczywiście tu się zgłaszamy na ten turniej. Profeum mistrzów, oczywiście, jak najbardziej. Profeum kontakt został odrzucony. Większą rolę chciałbyś odgrywać? Dobrze, chłopaku, spokojnie. Dam ci 15 tysięcy, 4 lata i jako zmiennik. No, szkój, dam ci jeszcze nawet 10%. Zabramkę. Więc spokojnie. Spokojnie, czyhajmy na oferty. Teraz jeszcze czekamy na treningi. To jest ważne, żeby zawodnicy trenowali nam przed sezonem. Okej. Okay. Okej. Okay. Co mamy? Raport. Cholera, tam wysłałem 30 baniek. Zobaczymy, czy, czy odpowiedzą na to. Jakiś mecz w ogóle powinien być z mistrzostwa Świata w tym czasie. Oferta transferowa. Eee, Ramirez. Nie, to mi się nie opłaca kompletnie. Zresztą to są jakieś żartobliwe pieniądze, więc ale jest niezadowolony. Może podnieśmy na 5, na piątkę, na piątkę podnieśmy, to może coś wykombinujemy. Jeżeli jest niezadowolony, coś z niego może jeszcze dostaniemy. O, oferta transferu przyjęta, zobaczcie, 38,5 miliona, tu teraz, o, to idziemy w to, idziemy. Teraz tak, płaca na tydzień 60 tysięcy, my zaoferujemy 70 tysięcy, zaoferujemy 10%, 4 lata i kluczowy zawodnik. Kluczowy, zdecydowanie kluczowy zawodnik. To jest pierwsza sprawa. Proponowany kontrakt został przyjęty. Oczywiście akceptujemy ofertę i potwierdzamy. Więc jakiś młody zawodnik do nas przybędzie. Przybył nowy zawodnik. Oferta transferowa, odpowiedzieli na to czy nie? O nie, tu widzę jakieś marne pieniążki, więc my tutaj oferowaliśmy, no to 4700 w takim razie. Niech będzie, więc to odrzucamy, został przyjęty, mamy nowego zawodnika, więc spójrzmy na nasz zespół, jak to w tej chwili to wygląda, jak ten zawodnik tutaj się prezentuje. 72, tak? 72, no dobrze, coś z niego tu będziemy starali się zrobić, zaraz weźmiemy go na na treningi, my czekamy teraz na odpowiedź w sprawie kontraktu dla tego nowego zownika. Teraz tak. Oferta 4 miliony, a ci oferują 3600. Z tego samego. Więc ok, to odrzućmy. Inaczej zróbmy. To odrzućmy. 3600 odrzucamy ofertę. I tu jest kolejna za 4. A zaakceptujmy. Złóż ofertę. Co tam? Babcia? Kupa, ale nie ma żadnego odzewu bo i wchodzę. A co, jest babcia, co tam to przyszło to coś? Co robisz, robisz? A nic, a co tam? Cisza. Bo ja bym miała dla ciebie interes. No jakie znowu? E, o zawiezienie paczki do polskiego sklepu. Tam jest zapłacane wszystko, aby tylko do sklepu włożyć. No a tu tak za godzinę mogę. No, bo tam które jest otwarte do 8. Nie wiem nawet. Za godzinę mogę. No. Może tam będzie takie, ja tak myślę, że do ósmym nie? O, no, to ja przyjdę na dół, to, to, to no, pogadamy, to ja tam dobra. To mu szykowane wszystko, będzie. tylko Dobra, nie ma problemu, zawieziemy, zawieziemy. Nie, spokojnie, nie ma problemu, to zawiozę, nie ma problemu, ja będę zaraz na dole, to załatwimy sprawę. No i pięknie. Mega babcia tutaj wpadła na odwiedziny. Sprawę załatwiliśmy. Dobra, co my tutaj mamy, bo się pogubiłem. Oferta transferowa 3600, to już odrzuciliśmy. To chyba przyjęliśmy, tak? Przyjąłem to czy nie? Tak, przyjąłem to bodajże. To jest raport. Dobra. Jedziemy dalej. Zobaczymy, co się wydarzy. Ech, został przyjęty kontrakt, czyli akceptujemy ofertę i zostaje nam prawie jeszcze 30 milionów dogarnięcia. Do ok, czyli przód byśmy mieli załatwiony. Mamy napastników, przybył nowy zawodnik, czyli to byśmy mieli z głowy. Za chwilę muszę popatrzeć, co tam żeście mi oferowali Jeśli chodzi o zawodników dziś środka pola, więc to jest nasz zespół Więc musimy teraz troszeczkę tu przestawić um, Uribari, uribari, uribari teraz tak, uribari za Martineza, e, hmm, hmm, teraz tu jest kurde zagwostka, bo mamy mamy za dużo mamy za dużo patrzę kurde na no tą swoją kamerkę mi myślę, że mam za dużo za dużo, za dużą jasność mam ustawioną albo kolory za bardzo intensywne Coś, coś mam za bardzo intensywnie ustawione. A, myślę, że chyba teraz. Nie wiem, coś mam za bardzo ustawione, ale nie pamiętam co. Patrzę teraz, może kontrast, może jasność. Może to, nie, to na pewno nie. Może to trochę. Może jasność faktycznie jest za duża, ciężko powiedzieć. Z tym ustawieniami jest różnie, bo mi to oświetlenie jest najlepsze niestety w tym pomieszczeniu. I no właśnie, mam wrażenie, że faktycznie ten biały kolor jest nie taki jak powinien. Czekajcie chwilkę, jeśli jeszcze tym chwilę zajmę. Jeszcze mi to nie pasuje. Muszę sobie to na pełny ekran wziąć i ustawić odpowiednio albo w tą stronę, albo. Nie no, coś nie tak jest z tym białym kolorem. Chyba intensywność kolorów jest zbyt duża. Nie wiem kurczę. Albo kontrast zbyt duży, albo zbyt mały. No teraz może trochę lepiej z tym białym kolorem. To jest właśnie kwestia tych pierdzielnych ustawień. Teraz na przykład mikrofon zamula niepotrzebnie. Dajmy go trochę niżej. Ale właśnie z tym całym oświetleniem pierdzielonym. To biały kolor u mnie kurde jakoś tak dziwnie, dziwnie działa. Nie wiem dlaczego on tak dziwnie działa, ale ten biały kolor u mnie jest strasznie przejechany. Aby weźmy jeszcze chwilę ustawmy. Coś jest nie tak, a nie wiem co. Nie, kontrast nie To też nie Cholera wie co tu jest nie tak Tak na pewno nie Nie mam pojęcia Zielonego nie mam pojęcia jak to działa tak zrobimy na auto, to się tak dzieje, no właśnie, na auto jest zjarane. To no, jest kwestia oświetlenia. No jest zjarane, kurde, u mnie i tyle. Jest pierdzielone po prostu to oświetlenie. Dobra, nie będziemy się tym teraz zajmować. Jedźmy sobie spokojnie tak. Ten jest tutaj na wypadzie. Teraz tak, Martinez jest i ten jest. Dwóch mamy zmienników, to teraz tak. Tego byśmy mogli całego Francisco, jakąkolwiek go sprzedać w cholerę, bo on będzie mi niepotrzebny w ogóle. Tych dwóch napastników miałbym na zmianę. Tych kilku napastników mógłbym posprzedawać. Eee, Martinez cały on chyba idzie na sprzedaż już, tak. Dominguez jest kontuzjowany ciągle jeszcze. Kto jeszcze tu jest takich w miarę no właśnie, ten roko cały on tu jest też na wypadzie. W reprezentacji. Dobra, znaczy zobaczymy to tak. Czyli coś byśmy już mieli. Co my teraz potrzebujemy spokojnie. Przejdźmy tutaj. Zawodników jak zawsze mi tutaj polecacie, chociaż nie wiem, kurczę. I co my tutaj damy radę zrobić? Obrońca. Jakiś potrzebny był nam środkowy dobry obrońca. Więc obrońcy środkowy. Dobra, już mam widzę jednego. Już tutaj Maciek mi podpowiada. Więc idziemy szukać zawodników. Już szukamy go. Zobaczymy, czy będzie. Środkowy obrońca to może być on albo no ten raczej 29 lat. Mamy 29 lat to jeszcze nie źle. 20 milionów byśmy mogli zaoferować. Zapytać się o tego zawodnika. Ciekawe ile by za niego chcieli. Ale jakiś środkowy obrońca kozak by się nam przydał. Ok. Nie mamy za dużo kasy więc na razie sobie to tak zróbmy. Sprzedajmy zawodników. Musimy paru wystawić. Więc tak. Emeryt, emeryt. O, Bakambu. A jednak napastników? Kurde. Dobrze, napastnika kupujemy. Dominguez nie. Napastnicy, napastnicy. Widzicie co? Ustawmy sobie to według. O, właśnie tak. Czyli tak. Ty kolego byś poszedł na. Dodaj do listy transferowej. Kurde, jakiego ma tutaj staty. Ale opierdzielimy go. Martinez może zostać. Tego możemy opierdzielić. Do listy transferowej. Domingo do listy transferowej. A on jest na liście transferowej, tak. No Makambu tutaj z nim nic nie zrobimy. Kończy karierę, chociaż też bez sensu. Kończy karierę, to nie możemy go sprzedać? Ten jest kupiony w tym sezonie. Ale jeszcze dziś widziałem. Jeszcze gdzieś kogoś widziałem. Dobra, zobaczmy w takim razie takich starszych zawodników, którzy w ogóle nie mają szansy u nas na granie, a są niepotrzebni. środkowo obrońca jakiś, SPO. SPO71. Dawaj go. Opindolimy go. Znaczy opindolimy, nie wiem czy ktoś od nas kupi go w ogóle. Ej, LP, ten też już trochę latek ma kurde, za dużo nie połgra cardozo, pe, Emeryt, koniec kariery Koniec kariery. 32 lata, koniec kariery, ja pierdyleć Was porąbało totalnie A, tutaj 24 lata prawa obrona, ale prawa go żadnego nie mamy, to niech lepiej będzie. Lewych obrońców mamy aż za dużo, ale spokojnie też się pozbędziemy. Bramkarza ok. Mamy na razie rezerwowego, więc to wystarczy. I jej, jej. No dobra. Ok. Niech to będzie. No to teraz co? Jedziemy na razie dalej. Zobaczymy, przeprowadzimy trening i wrzucimy tego naszego. Oferta transferowa. Ramirez. Cześć, ja chyba już z kimś tutaj. Kim już tam podpisywałem, nie? Może same oferty. O, gdzieś, gdzieś już jest sprzedany. Albo będzie za chwilę sprzedany. Dobra, rozwijamy piłkarzy w takim razie. O... Dawaj go tu. Dawaj go tu. Trudne. Dawaj Uribali z siebie, zrobimy tutaj kurna kozaka. Mm. Gra w dziada, dobra. Już nie wiem, czy to ci potrzebne w ogóle do czegoś. Zrobimy stwarzanie szans. Okej, okay, spokojnie. Dobra, teraz tego LS, tego potrynujmy trochę. Z niego może też coś zrobimy. Przodem się zajmiemy całym. Stwarzanie szans. Dobra, jedziemy. I chłopaki ostro trenują. A my powoli będziemy czekać na odpowiedź na temat tego Środkowego obrońcy, bo w sumie nie byłoby najgorzej. Zawodnik sprzedany. Ok, dostaliśmy w takim razie jakąś kaskę. Zapytanie: 40 milionów. Dobrze widzę, bo czasami się zera. Pierdzielam. Ja już mam taki śrubokręcik o siebie, którym sobie sprawdzam na monitorze. Zera. Ja. Dobra. Wraca po kontuzji. Super. Dobra, idźmy do oferty. Mm, idźmy do oferty. 40. My spróbujmy 30. 30 spróbowaliśmy wcześniej i to zadziałało. Yy, spróbujmy. Dużą ofertę. Złożymy ofertę na 30 milionów. Nie ma to tamto. Próbujemy. Tak sobie myślę, żebyśmy mogli zagrać nawet taką... Prawie że czwórką w przodzie, bo byśmy dali tego Lidziana e, Messi'ego na lewą stronę, na prawą stronę tego nowego młodego, co mamy. I byśmy sobie zagrali jakimiś dwoma w przodzie, albo jednym chociaż w przodzie, w sumie trzema. Oferta transferowa, dobra, oferta nie do przyjęcia, 40 milionów. Co jeszcze możemy dać? Możemy dać. Nie za dużo. cholera, 30. Brrr. Czekaj, możemy dać 32, żeby mnie to samo ustawiło. Tak, korek to sam zrobi. 32, okej. Okay. Oferta transferowa. Jest, tak? Jest, jest. Kontroferta. Kurde, może z 8 milionów. To 6 trochę mało. Słuchaj oferty, wtedy tego zawodnika byśmy środkowego obrońcę mogli, kup mogli kupić. Stać by nas było na to. No, zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie spokojnie kombinujemy. Moim zdaniem to okno transferowe jest na razie na dobrej drodze, żeby wszystko nam fajnie wyszło. Ojej. Oferta transferowa, oferta transferu przyjęta, a jednak 32 miliony. Dobra, dobra, zaproponujmy mu stówkę. No dobra, 90, niech nie będziemy przesadzać. Za dwa, za trzy lata oczywiście kluczowy zawodnik, czyste konto 10%. I okej, okay. to by było okej, okay. oferta transferowa. 5, 6, nie dalej, tylko 6, w 6 idą. Kurde, 7, bo, bo tak zawsze tracę zawsze tracę ten, ten milion czy ileś tam na, na, ten, na tą opłatę. Znaczy tam zabierają mi, tak nie dają mi tej całej kwoty. Więc mam nadzieję, że, że tutaj się dogadamy. Zaraz zobaczymy, jak się dogadamy z tym obrońcą, jeszcze bo to jest dosyć ważne. Tutaj trenujemy zupełnie innych już zawodników. Trenujemy sobie ten przód. Z tego UliBari coś może tutaj zrobimy. Z tamtego młodego też coś będziemy próbować robić. A my idziemy na pierwsze meczyki. Oferta transferowa. Kamare chcą kupić za 8 milionów. Chyba was bało. Oczywiście odrzucam wszystkie oferty i przyszłe. Nie ma szans, żebym tego zawodnika sprzedał. To jest mój wynalazek, więc tu nie ma szans. Z resztą będzie raczej ciężko, żebyśmy coś tutaj kurde, kupili. No i nie mamy odpowiedzi cholera jasne od tego obrońcy. Ehm, dobra, Ludwik chciałby zagrać. Możemy go posadzić gdzieś tam na ławie. Zespół. Ok, przygotujmy nasz zespół w takim razie do gry. Co możemy zrobić? Martineza mamy tutaj, ok. Ludwik SPD, myślę, że tutaj Ramirez by się lepiej nadawał. Teraz tak, środkowy obrońca, ten powraca do gry, więc tutaj niech wskoczy, a ten środkowy obrońca powinien jakoś być na zmianę. Tutaj może być, za bramkarza. Brankarzem jest niepotrzebny. Ludwik jest na ławce, PP za kamarę. No dobra, wystawimy go, że może nie płakał. Chociaż się tak za dużo nie będzie grał. Dominguez na razie niech czeka na swoją kolej, reszta ten praktycznie zaraz sprzedany może będzie. Troszeczkę byśmy jeszcze kasy dostali, może byśmy jakiegoś zawodnika chwycili. Choć jak widzicie, zawodnicy, którzy no coś mogą grać, są cholernie dużo warci i trzeba naprawdę zainwestować. Możemy w sezonie kupić sobie najwyżej dwóch, max trzech zawodników, jak dobrze pokombinujemy. No i zaczynamy, jak zaczniemy. Ja liczę po cichu, że ten Uribari nam będzie brameczki strzelał, ale spokojnie, prowadzimy 2 do 0. Ten turniej byśmy, no, daj Boże wygrali, albo zagroźli naprawdę daleko, mogli, kurde, kupić sobie jeszcze coś, bo, o, no, jest to jest klasyk, klasyk normalnie. Zawodnika dostajemy i ma kontuzję od razu. No przecież to jest klasyk FIFA. Ludzie, nie grajcie we FIFA, bo to jest normalnie dramat. No co zawodnika masz i jest od razu lipa. Jest do przyjęcia. No to dobra idźcie w to. Proponowany kontakt został przyjęty, więc akceptujemy ofertę zostaje nam absolutnie zero kasy. Prawie zero kasy, bo tam jeszcze coś możemy wykombinować. Został przyjęty kontakt zawodnika 7 dni na całe szczęście, tylko 7 dni ostatni mecz, więc okej. Okay. Jest zadowolony. My jedziemy dalej. Oczywiście pamiętajcie, że zawsze w pierwszym odcinku dojeżdżamy do piątej kolejki, więc tu, tu również dojdziemy do piątej kolejki naszej. Co mamy? Raport nas nie interesuje, zawodnik sprzedany, dostaliśmy kolejne pieniążki, fajnie, też że mogę mieć prośbę, na następny mecz sorry szefie, ale nie o mojej przyszłości. Mm, no, Ty raczej chyba będziesz kończył karierę. Zespół sprawdźmy, Uribaj. No, właśnie tu jest problem. Martinez skakuje. No, w takim razie masz szansę zagrać na rezerwach. Dominguez ciągle nie. Teraz tak, kamara musisz wrócić na prawą stronę. Ludwik już się nagrał, i to jest w zasadzie wszystko, co możemy teraz zrobić. Więcej nie będzie. A, jeszcze mamy przecież tego obrońcę. Cholera, jasna, co ty robisz, Peter? Po co się tego obrońcę kupił. Mamy obrońcę środkowego. No, właśnie. Środkowy obrońca jest 85. Pięknie tutaj wskakuje. No, składzik powoli się buduje. Już jest lepiej. Już jest lepiej. I jeszcze mamy ciągle jakieś 6 milionów na transfery. Gdyby ten budżet na pensję trochę obniżyć, no może z 7 milionów. A może jeszcze coś tam gdzieś wytargamy. Zobaczymy, jak nam będzie szło. Gramy kolejny meczyk. O jejku, zobaczymy. Zobaczymy, co wyjdzie. No A, śniegówno wyjdzie. Z kimś nie wiadomo czym przegrywamy 1-0. No, spokojnie. Kamara! Tak jest. Pięknie, Kamara. Grać, panowie. Remis może być. Kamara, 2-1, tam co tam, gdzie się pierdzielił. Kuźwa, skarnego. Co to jest ten Lansi? Co to jest za koleś w ogóle? No nic, 2-2. Dobra, jest remis. Ważne, że mamy 4 punkty w tej chwili, więc powinniśmy mieć dość dobrą pozycję wyjściową. W zasadzie... Hmm, jak nie spierdzielimy, to awansujemy. Spokojnie. A, ten ma tu kontuzję. Cholera. Poczekajcie chwilkę. A, może już mogę go dodać. Czy nie mogę go dodać? Jeszcze go nie mogę dodać. To poczekajmy chwilkę. Anuluj. Nie, wyjdź. Poczekajmy chwilkę z tym treningiem dla niego. A nie, bo to już kolejny mecz. Dobra. Przetrenujemy go tak i tyle. Raz, dwa poleci. No dobra, ma już 73. Chociaż w sumie jeszcze byśmy mogli kogoś dodać, chociaż na jakiś na jakiś jeden trening. Dawaj go tu. Martineza potrenujemy. Obrona, podania. No dawaj, coś z podań może. Na ten jeden raz możemy. Szkoda właśnie, że tutaj nie ma czegoś takiego jak Ech, też brakuje właśnie, jakby nagrania sobie yy, yy, takiej listy treningowej różnych zawodników, różnych wariantów, że na przykład powiedzmy, tak, tutaj mam bagnę, Bagno, czy jaką cholera wie tam Bagno, niech będzie, Bagno, Martinez, jakieś jedno zestawienie. Później drugie zestawienie, tam jeden, taki, taki. I mogę sobie wybrać, jeżeli ktoś ma kontuzję, A, to wybiorę sobie inny zestaw, i już trenujemy tu, Ach nie, A to ten zestaw. Może zestaw podań, może zestaw taki. A tutaj jak ktoś ma kontuzję, od razu muszę ja wszystko sam ustawiać, od nowa jakoś tak. No, no. Można by to kurczę, troszeczkę tutaj ulepszyć, ułatwić przede wszystkim sprawę. Dobra, raport jest, rozmowy, martwi mnie, dobra, moja rola w klubie. Nie, koleś, co ty w ogóle mnie tutaj pitolisz? Zespół, zobaczmy, co to w ogóle jest. Czy ten już może grać? Gdzie on jest? Ulibari. Nie bardzo, Ulibari nie bardzo. Hmm. No dobra, gramy takim składem, jaki jest. Szalkę. Wystarczy nam jeden punkt, żeby awansować do półfinału. Możemy nawet przegrać i prawdopodobnie awansujemy. Prawdopodobnie. Ale lepiej zdobyć przynajmniej punkt. A lepiej wygrać, oczywiście, awansować z pierwszego miejsca, bo jeżeli wygramy, awansujemy z pierwszego miejsca. Dobrze, Bakambu. Na razie jest 1-0, spokojnie. Jest Bakambu 2-0, dobrze. Ale Bakambu znowu mnie martwi, bo strzela przed sezonem, a jak się w sezonie, tak średnio. Ale jest dobrze. 2 do 0 wygrana, i to jest ok, i tu jestem zadowolony. Ze sportingiem zagramy w półfinale, więc trochę kasy już nam wpadnie. Oferta transferowa 73 środkowo obrońca. Czy on nam jest potrzebny? Niezadowolony. Może jakaś taka kontroferta na 3 700 zł. Złóżmy. Środkowy obrońca. Ok, nagroda. Już wpadło kolejne 1,5 miliona. Troszeczkę tej kaski jeszcze może wyżebramy. Może jeszcze wyżebramy. Może jeszcze nawet pożyczymy troszeczkę naszych bosów Poprosimy o jakieś 4-5 milionów. Może coś nam rzucą. Więc jeszcze jakieś kurde 15 milionów. Może wyżebrzemy razem. Zobaczymy. Dwa dni. Raport jest ok. Zespół, no dobra, tutaj był, było, było, Bali. dobra, wracasz kolego do gry. Ty wypadasz, ty tu, tu re teraz, prawe obrońca właśnie tu jest problem, bo prawego obrońca mamy tylko jednego takiego, powiedzmy słabego tego prawego obrońca, więc jakiś prawy obrońca by nam się przydał, jakiś taki średniej klasy, on parę nawet overall, ale by się przydał. Więc takiego prawego obrońca byśmy musieli sobie kupić. Właśnie, jeszcze muszę zobaczyć, że Dominguez już nie jest czasem zdolny do gry. Absolutnie. Właśnie jest. Właśnie jest. Dawaj go tu i dawaj go tak. O. Właśnie, bo ty kurna Irba ty z tej strony ładowałeś bramki, a Dominguez tutaj z kamarą będzie sobie grać. Dobra, jeszcze wzmocniliśmy troszeczkę tą grę. Tylko że Dominga jak będzie w tym sezonie łapał kontuzję tego ja w połowie roku sprzedam. Bo nie ma sensu go trzymać. Bo w zeszłym sezonie prawie w ogóle nie grał. Dwie długie kontuzje miał. Chyba dwa miesiące i cztery miesiące jak się nie mylę. Mm. O kurna, w 21 minucie strzelili jedni dróg z bramkę. To chyba z środka sobie strzelali. No, dobrze, dobrze, spokojnie. Wcisnąć do finału, by awansować. Jeszcze jakaś kaska by wpadła. Dobre by było trzymać to, trzymać to pany i przycisnąć na końcu. Mocno do końca. Kurda, w kardy 4-3 pięknie, jest finał. Jest finał, walczymy o jakieś pieniądze. Zawsze coś. Okej, okay, dobra, Martinez. Teraz musimy cię tu ściągnąć. I oczywiście Uribari znowu. Hmm. Dobra, Uribali, gdzie ty jesteś? Eee, nie przeciwnika i... Chociaż może tak będę ich trenował. Martinez zawsze przy okazji trochę tam. A nie, on tam. On tam się będzie rozwijał tam. Idziemy. Spokojnie, konwencja prasowa, no pochwalmy nasz team, oferta transferowa jest do przyjęcia, spoko, nagroda kolejne 2 miliony, słuchajcie, naprawdę rola w klubie, Mesa, płacze bramkarz, czy możemy porozmawiać o wynagrodzeniu? Możemy porozmawiać o wynagrodzeniu, spokojnie, mam coś kasy, więc mogę z Tobą porozmawiać, bo mamy już prawie 10 milionów i oczywiście Kontrakty, Ludwik, co ty tam byś chciał od nas? Gdzie ty jesteś w ogóle? Dobra, jesteś co? Ty byś chciał 20 tysięcy. kolejny rok zróbmy dwa. Dajmy te 20, dajmy 5% jako zmiennik. Ok, zobaczmy co wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Zresztą jakiego overallu nie masz? Nie, nie chcemy wychodzić. Jedźmy dalej. No, przed nami finał. Gramy o kolejne chyba 2. O, ze 3 miliony chyba gdzieś, myślę. Jakieś 3 miliony gramy, moi mili. Zobaczmy to naszą prawą stronę. Prawy obrońca, może wrócić do gry. No i to jest nasz optymalny, chyba, skład. Już wyżej nie możemy zagrać. Nie. To jest najlepszy skład, jaki mamy wystawiony. W Lepszego składu nie możemy w tej chwili mieć. I gramy. Gramy o kolejne miliony, które mogą nam pozwolić jeszcze kupić jakiegoś zawodnika. Ja myślę, że prawego obrońcę byśmy potrzebowali. Na zmianę. Może być nawet taki stary dziadek, żeby był. Dobrze, Uribari. Pięknie. Kurę Uribaria go nazwali. Ty. <gry> jeszcze z jedna bramka. 2-0. Kamara, 2-0. Pięknie. Już byśmy zaczęli od sukcesu. 3-0 Kamara. Pięknie. Pięknie po prostu. Pięknie. Ta -ra -ra -ra. Pięknie. Pięknie po prostu. Cudownie. Zawodnik sprzedany. Dostaliśmy oczywiście kolejne pieniążki. Oferta kontraktu przyjęta. Nagroda 2,5 miliona. No właśnie mówiłem, że walczyliśmy o prawie jakieś 3 miliony. Raczej pan przyjąć nasze gratulacje. Niezmiernie cieszy nas, że duży nas w finale turnieju i oczywiście to już jest nasz pierwszy sukces. Super, super to się wszystko zapowiada. A transfery, mówiłem, mamy 15 milionów, więc znowu możemy pokombinować. Sprawdźmy, co nam Maciek tutaj radzi. Tutaj jeszcze Janku Konsolat mu pisze o, o Kownackim. On tam w naszej reprezentacji coś tam pyka, więc. Eee... Dawid, chyba to jest ten zawodnik, tak? 79 PP. No, nie wygląda i za 8 milionów jest tylko. W Juventusie Czasami tacy zawodnicy się bardzo przydają. Bramki strzelą on z reprezentacji. Kto wie. No dobrze, zobaczymy. Zobaczymy, co nam zostanie, ale wątpię, żebyśmy tutaj tego tak krewetnika się rzucali, Bo nam potrzebny jest jakiś obrońca. Więc tak, co tu jeszcze jest? Środkowy obrońca, Ym... środkowy pomocnik, napastnik, lewy skrzydłowy. No nie, no tutaj samych napastników mam. Ym... Dobra. Co to za zawodnik? Halilowicz, tak dobrze czytam. Allen? tak, to był ten. Oj, ojoj, oj ojoj! Pięćdziesiąt oj, oj. milionów. O. Mm -hmm. Tak, zawodnik wygląda obiecująco, ale niestety nie dla Sportfel. <laughs> nie dla Sportfel. Dobrze, szukamy w takim razie sobie spokojnie, na spokojnie przeszukamy sobie tak, ustaw domyślną, szukamy sobie obrońcy, prawy obrońca. Ok, to byśmy mieli. Liga, myślę, że z ligi naszej tutaj hiszpańskiej, kraj, do, znaczy dowolna narodowość, Zespół y, zobaczmy z, y, z Barcelony zobaczmy w takim razie. jaką oni tam mają. O, na przykład taki 84, 9 milionów, 33 lata. by byśmy mogli zapytać o tego zawodnika. Dlaczego by nie? Dlaczegoż by nie. Możemy również zajrzeć przy okazji, jak jesteśmy. Do Realu jeszcze. Co oni mają? 84, ten nie wiadomo, tutaj nie wiadomo, ciężko powiedzieć. No na przykład tego też możemy się zapytać. by nie? Prawie obrońcy nam są potrzebni. No dobra, to byśmy mieli te dwa zapytania, więc na razie poczekajmy na to, zobaczymy jaką dostaniemy odpowiedź. A my idziemy sobie spokojnie. Jest raport, jest zapytanie. W granicach 16,5 i. Aha, nie jestem zainteresowany, żeby do nas dołączył. Ci są za jakieś 16,5. Dobra, więc my zaproponujmy 11,5. 11,5 zaproponujmy. Tutaj. My zaproponujemy 10. Mniej. Oni nie są zainteresowani, żeby ten zawodnik nas przeszedł, ale jak dostaną 10 baniek mogą być zadowoleni. Spokojnie. Przez ten zawodnik tyle warty nie jest. I może coś im się odwidzi. Zobaczymy. Na razie Bali tam, kurwa, nie idzie mu to w górę za bardzo. Na razie pomału, później może mu to przyspieszy. Ej, czekamy na odpowiedzi. Oferta nie do przyjęcia. 16,5 dobra, my zaprowadziliśmy ile? 11,5. Dobra, spróbujmy 12,5 spokojnie. I tak to żadnego zawodnika w tym przedziale byśmy nie dostali za te pieniądze. A jakiś nam zmiennik jest potrzebny. A kto wie, może nawet w pierwszym składzie by grał. 15 milionów, dobra, spokojnie. Zadaliśmy 10, damy 11. Spokojnie, czyli już 15, czyli mniej jak tamci. Czyli któryś tutaj może do nas przejść. To już jest bez różnicy, który przejdzie. Byle mniej. Bo zawsze za jakieś grosze, co zostanie, coś możemy zrobić. Oferta przyjęta, więc jak widzicie, 12,5 milionów tu jest przyjęta, ale poczekamy na odpowiedź jeszcze. Realu, nie do przyjęcia. Jednak ci są nie do przyjęcia, więc idziemy w tą ofertę. 12,5 eee, Czyste konto, 10%. Lat gry bym jeszcze dał ze 3. Dalibyśmy 90 tysięcy. Rola w zespole, oczywiście, zawodnik kluczowy. Byśmy go wystawiali na zmianę na prawą obronę. Więc złożymy ofertę. Tam jest, jako, jako rola, był ważny zawodnik. U nas może być kluczowym zawodnikiem, ponieważ może często wychodzić na zmiany. No zobaczymy, co tutaj się wydarzy za chwilę. Powany kontrakt został przyjęty, więc my go akceptujemy. Zostaje nam niecałe 3 miliony i okej, okay, w porządku. Mamy kolejnego prawego obrońcę, więc super, to mi się już podoba. Mamy zawsze jakiegoś zmiennika, więc tak, tu przeprowadźmy sobie trening. Więc komentarze już możemy wszystkie koni zamknąć, bo przynajmniej wiemy, na czym stoimy. Dobra. Zespół. No właśnie, on jest lepszy od tego tureca, co mamy. Więc tureca czy będzie na zmianę. Prawy obrońca, niech on tutaj nam wskoczy do pierwszego składu. Ture na przykład za tego lewego obrońcę, albo za PP. W sumie tak możemy zagrać. W sumie nie wiem czemu na dwóch napastników aż gramy niepotrzebnie, ale niech on będzie w tym pierwszym składzie. On zawsze tam będzie troszeczkę lepiej mm, się rozwijał, prawdopodobnie. Prawdopodobnie, no ciężko to powiedzieć. Tylko takie moje zgadywanie, ale idziemy dalej. Raczej nas w tym oknie transferowym już zbytnio nic nie interesuje. Ewentualnie jakichś tych tańszych zawodników byśmy mogli sprzedać. Ale tak Chelsea, o bardzo na pewno rozmowy na temat Neymara, o kurde. To grubo, to grubo, ciekawe co z tego Neymara by chcieli, może nie jakieś duże pieniądze. No dawaj bari, dawaj w górę 83. Kurde bliska była, ale tamten młody się rozwija pomału, idzie mu to pomału, ale idzie. No dobrze, i przed nami chyba będą pierwsze mecze ligowe. Co drągowski, tam też widzę, rozmowy są prowadzone. No, gra u nas, grał konwencja prasowa. Oczywiście, nasz team pochwalimy za ostatnie wyniki, raporty i tym podobne. To nam nie jest potrzebne. Dzięki, trenerze. Ok, w porządku. Chociaż nie wiem, za co mi dziękujesz, ale ok. I zaraz przed nami pierwszy sprawdzian, jeśli chodzi o ligę. Bo w pucharze sobie poradziliśmy, w zasadzie bez problemu, tam jeden remis był, taka wpadka mała, ale tak, ogólnie rzecz biorąc, szło elegancko. Do zgłaszania składów, tutaj oczywiście, yy, ojejku, rągowski został, widzę inne Brąkarze pokończyli kariery, więc tutaj zamienimy. Yy, Bielik, SPD 76, zobaczmy, SPD, Nielolinetti, jest, jak dobra, wszystko jest. Więc okej, okay, zgłaszamy ten skład, my jedziemy dalej. No i mamy. Pierwszy mecz ligowy. Zespół. No jest. Jest. Mamy kilku nowych zawodników. Prawa strona trochę wzmocniona, chociaż podstarzała, ale wzmocniona. Teoretycznie wzmocniona. Zobaczymy, jak to wyjdzie nam. Miejmy nadzieję, że w tym sezonie pójdziemy jakoś sensownie. Ale zaczynamy oczywiście, no, jak my, no, jak to bywa. Zaczynamy znowu ligowe spotkania. Dobra, Bakambu, pięknie. Ale uribaria ja tam cię na Uribaria, Uribaria musi tam wchodzić, musi strzelać bramki, chłopie. Pięknie Uribaria 2-1, tak jest, tak powinno być. Tak powinien wyglądać nasz atak. Napastnicy powinni bramki strzelać. I już ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Panowie, od trzech punktów musimy to zacząć. Tak jest, Deportivo zaczyna od trzech punktów. Tak powinno być. Three points. Dobrze jest. No idziesz w górę, chłopaku, idziesz w górę. Dobra, 83 już ma. Spoko, jest dobrze. A my kończymy to okno transferowe, bo oczywiście już się niczym nie interesujemy. Co tu mieliśmy? O, Mbolo, Liverpool, 45 milionów nie byłoby nas stać. Jeszcze ciągle czekam, czy zobaczymy, czy tego Neymara kupią. Co ja zrobiłem w ogóle? Jestem ciekawy. Tu jeszcze mamy jakieś inne transfery. Jakieś wypożyczenia. To nas nie interesuje. No. Grube pieniążki zostały wydane, ale my też wydaliśmy bardzo duże pieniądze. W zasadzie kupiliśmy zawodnika tak. Jednego za 32, jednego za 30. To już masz 62 miliony. Plus jeszcze że tam jakieś... No wydaliśmy kurde ponad 70 milionów w tym oknie transferowym. Więc... Dobre. no Marnoś, jestem ciekawy, czy do nich dołączy, czy nie dołączy. No, chyba nie bardzo, co? Czy nie? Chyba, że nie mogą z nim podpisać umowy. Ciężko powiedzieć. Cholera wie. Nie wiem, nie istotne. To będziemy mieli reprezentację. Eliminację do mistrzostw Europy. No, Okej. Okay. Idziemy z tym koksem. Mijek jeszcze czerwonym dostał. To jest e, Automatycznie tylko na ten mecz. Król Lewandowski już nie gra. Ja pierdyle. No tak. O, ta, o 5-0. do cholery. Ten Kownacki, znowu dwie bramki szyjdy. Faktycznie, ten Kownacki może być dobry. Może warto by się nim zainteresować. Kurde, może warto, faktycznie. Cholera wie. Dobra, tam widzę, pomału idzie. Tam się za chwilę zacznie rozpędzać jak będzie ostro trenował. Uri dojedziesz, dojedziesz, chłopaku. Dobra, mam trochę wiadomości. Raport, nie, koniec zawieszenia. Zawodnik zawieszony, to jest mili. Kontuzja na treningu dwa tygodnie. Nagroda dla menedżera świetnie. Koniec okna transferowego i czy byśmy mogli porozmawiać o wynagrodzeniu? Ribas. Ribas. chcesz pogadać o wynagrodzeniu? Spoko, kontrakty. Gdzie ty tutaj jesteś? Gdzie on tu jest? To był ten? Tak, to z tym? Co on chce? Dobra, dajmy mu stówkę na trzy. Oczywiście kluczowy zawodnik. A my gramy znowu na wyjeździe. Czy będziemy zmieniać skład? Chyba trochę byśmy musieli, bo tu mamy kontuzjowanego na lewej stronie. I tutaj. Hmm. No właśnie, LP żadnego na zmianę nie mamy. Mamy samych PP, ale tu żadnego jakiegoś LP lub coś w tym stylu nie mamy, więc ktoś z środka musiałby raczej wejść. LS, mamy tu ELSA. Możemy tak zaryzykować. Ten z tą kontuzją może ewentualnie tak zagrać. Możemy to spróbować. Młody niech skoczy. Może coś tam zagra. Może. Nie wiem, troszkę kurde ryzykuję, ale... No i zobaczymy z Getafe na wyjeździe. Martinez wchodzi za Bakambu. Gramy jednego w przewadze. 0-0. Chyba dobry wynik. No, na wyjeździe zawsze punkt. Ciężko tutaj ocenić nasze możliwości na początku sezonu. Ale jest ok. Jest ok. Nie ma co narzekać. Póki co. Teraz mamy trochę pauzę, więc zawodnicy zawsze sobie trochę wypoczną. To jest OK. Póki nie, w sumie dobrze, że nie gram w żadnych jakichś pucharach wielkich, bo te puchary to jest zmora totalna nasza. Okej, okay. co my tu mamy? Te raporty to mnie interesują. Oferta kontraktu przyjęta. Świetnie rozmowy dzięki trenerze. Super, ten jest zadowolony. Zespół. No nic, musimy tutaj powrócić do naszego starego zestawienia. I to jest nasze najlepsze zestawienie. I jedziemy. No, na wyjeździe. Z rezerwami Atletico, więc. No, chyba, chyba zdobędziemy. Co, te trzy punkty tutaj jest? Hm? Jak myślicie? Wypadałoby zdobyć trzy punkty. Dobra, łapią, łapią kontuzję, łapią czerwoną kartkę. I już Bakambu zaczyna. 24.1.0. Jeszcze przydałaby się jakaś bramka w tej połowie. Nie ma, dość spokojnie 1-0. To nie jest najlepszy wynik. Martinez za Barry wchodzi, dobra. Martinez to widzę, ma tam potencjał, chce grać, ma chęci, ale tylko 1-0. To jest bardzo niebezpieczny wynik. Dobrze, Bakambu 2-0. Taki kurde wynik średni, no, ale Bakambu szczelad, dwie bramki, to dobrze. Dobry znak, bo zawsze przed sezonem szczelad, a później nic z tego nie wpadało. Więc jest ok, jest ok. Mamy, mamy kolejne trzy punkty, ale wynik nie jest do końca zadowalający. Dobra, Uribar idzie w górę znowu. 84 już no, Pięknie, 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 Niech Chłopak mocno trenuje, mocno trenuje. Nie wiem, czy tego Martineza nie lepiej byłoby trenować. Cholera. No i zaczymy. A przynajmniej kolejny meczyk. Goście. Znowu na wyjeździe. Zobaczmy tabelę, jak wygląda po trzech kolejkach. W sumie dla niektórych dużym po czterech. Osasuna w tej chwili. Osasuna, Barcelona na drugim miejscu. Deportivo jak na razie bez porażki, ale jeszcze sporo dużym bez porażki, 7 punktów w trzech meczach dla zwycięstwa i 1 remis, to wszystko wiemy. Anglia Raport, to nie kwestia kwestii lepszego meczu, Ludwik chciałby zagrać. Cholera jasna, no mógłbym go wypuścić. Ej, no dobra, Kamara, zaryzykujemy. Zróbmy tak, że. Gdzie ty jesteś, Ty, Ludwik? Ty byś mi spierdzielił. PP, tak zamieńmy. Dobra, nie zaryzykujemy. Turę wejdzie na tutaj obronę, żeby jakieś małe zmiany dokonać. Martinez, może zamakam, bo może Martinez nie wskoczy. Może. Dobra, zostawmy tak na razie. Nie będziemy za dużo mieszać. Znowu na wyjeździe. Chlara sama, na wyjeździe mamy. Porażkę mają z Barceloną 02. 2 Łapią szybko czerwoną kartkę. Ale jak wiecie, w symulowaniu FIFA te czerwone kartki czasami nic nie znaczą. W dziewiątkę potrafią właśnie grać i wygrywać. Właśnie to jest to. Kurna karnego nie strzelił. Kamara z Dominguesa, kurna, co tu się wyrabia. Ludwik, nie wierzę, 1-1. No brawo, kurna, pięknie żeś mi się tu odpłacił za to, że skoczyłeś do, do pierwszej jedenastki. No pięknie, no kurna, no lepiej tego nie można sobie wyobrazić. No jest punkt. Nie przegraliśmy kolejnego meczu. Bardzo dobrze. Bardzo fajnie. Podoba mi się to bardzo. Najwyższy w końcu zagrał Otero. Ty jesteś tam. Ostatni mecz. Kurde, jakbym mógł Cię pochwalić, bym Cię pochwalił, ale teraz nie mogę zrobić. Okej, okay, przed nami ostatni meczek tego odcinku. Ludwik Kamara wraca do gry. Ture, tutaj znowu zmiana. I tak sobie myślę, że może Martinez niech wskoczy w to miejsce. Zaryzykujemy taką grą teraz. Spróbujemy, Ten Martinez ma cholerny potencjał, więc może coś tutaj zagra. Teraz gramy z Bilbao, teraz już nie ma rezerw. Teraz gramy autentycznie z oryginalną drużyną. Wygraliśmy z rezerwami 2-0. Przydałoby się wygrać więcej tu. Pięknie kamera, piąta mi tutaj 1-0. Przydałoby się im więcej wtłuc, byłoby dobrze, ale spokojnie. Prowadzimy 1-0. Kontuzja środkowego obrońcy, tego dopiero kupiliśmy. No okej, okay, zdarza się, zdarza się. Bywa. Na szczęście, coś tam mamy na zmiany. Bakambu wchodzi. 2 do 0 za Martineza. Pięknie! Pięknie, pięknie, pięknie. Po prostu grają pięknie. Grają jak znud. I tak powinni. Tak jest: Deportivo. 5 meczów, 11 punktów. To mi się podoba. Przypatrzmy jeszcze sobie trening. Szkoda tylko tej kontuzji. Ten chłopaczek poszedł w górę. My jeszcze sobie tutaj przesymulujmy trochę. Przesyła raport. Konferencja prasowa. Nasz team oczywiście pochwalimy. Kończyć zawodnika 5 tygodni. No nie jest jeszcze źle. Zawodnik zawieszony, zawodnik zawieszony. Akurat trochę tutaj w składzie będziemy mieli sporo problemów, ale no trudno, No tak to już jest. Na to nic teraz nie poradzimy. Do ekranu zgłaszania zawodników. Okej, okay, nie będzie wszyscy zgłoszeni. Tak czy siak, nie jest źle. Jest całkiem sensownie, chociaż tutaj na ten mecz, no jak widzicie. Wypada nam dwóch zawodników. Środkowy obrońca jeszcze tutaj nie jest źle, bo mamy zmiennika, więc jest OK. Jakiegoś tutaj wstawimy sobie. Tutaj prawy obrońca, no na szczęście mamy prawego obrońcę, więc tutaj możemy nawet tego słabszego prawego obrońca wypuścić, ale po cech możemy środkowego jakiegoś wystawić, lub nawet tego. I na lewą stronę oczywiście wskoczy ten zawodnik, więc. Nie jest źle, Oskar może wejść do pierwszego składu i myślę, że takim składem sobie zagramy w kolejnym meczyku, ale oczywiście to w kolejnym, następnym odcinku, który dzięki Wam prawdopodobnie już niedługo na naszym kanale. Moim jak zawsze tysiąc wyświetleń i ja dla Was nagrywam kolejny odcinek. Przypominam jeszcze Wam tabelkę, że jesteśmy w tej chwili na miejscu trzecim z 11 punktami bez porażki, jako jeszcze cztery drużyny razem, tak? Barcelona, Atletico, Deportivo. I Walencja bez straty, czy znaczy bez porażki. Straty punktowe rzeczywiście już każdy ma. Jest nieźle. Trzy mecze zwyciężone, dwa remisy. Jesteśmy pięć bramek do przodu. Nie strzelamy dużo, ale tracimy mało, jeśli chodzi o strzelców. E, bakambu, cztery bramki, więc zaczyna OK. nieźle, Ale chłopak w tym sezonie prawdopodobnie skończy. Karierę. Mamy na wyjeździe z Malagą. Kolejny meczyk. Ale tak mówiłem, to już w kolejnym odcinku. Czy macie serdecznie, to bym ja. Lemi Hardcore Deportivo. FIFA Zasi kariera Frejera. Hejka!